świętami. Będziecie jajka malować, kiełbasę święcić i będziecie myśleć, że robicie coś dobrego i świętego dla Boga, żeby Mu się przypodobać. Ale słuchajcie, przestańcie się wygłupiać. Powiem Wam coś. W tym nie ma Boga. W jajkach nie ma Boga, w kiełbasie nie ma Boga, w religii nie ma Boga, w tradycji nie ma Boga. Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu. Umarł na krzyżu za grzech. Za grzech niezależności od Niego. I każdy z Was, kto nie wyzna, kto nie uzna Jego jako Zbawiciela, pójdziecie do piekła. Możecie wybrać. Możecie wybrać życie i nie umrzeć. Musicie wybrać prawdę. Nie wygłupiajcie się. Naprawdę, nie malujcie tych jajek. To jest bez sensu. Nie znajdziecie Boga. Kolejny rok. Kolejny rok. Kolejny czas nazywany świętami, ale tam nie ma Boga. Tam Go nie znajdziecie. Nie zagłuszajcie swojego sumienia, tylko zawołajcie do Niego. Jezu, kim Ty jesteś? Ja Ciebie nie znam. Ja Ciebie nie znam, ale chcę Cię poznać. Nie chcę kolejnych jajek malować. Nie chcę kolejnych jajek malować, ani w kropki, ani w groszki. Chcę poznać Ciebie, Jezu. Chcę poznać Ciebie, że jesteś prawdziwy, że jesteś realny. Że Ty odczuwasz każdy mój ból, każdą moją radość w moim życiu. Ale przyjdź do mnie i zbaw mnie. Zbaw mnie, Jezu, uratuj mnie od piekła. Uratuj mnie od tego życia, od tej beznadziei, która i tak przychodzi do Was. Prędzej czy później, częściej lub rzadziej, ale ona przychodzi, bo tylko w Jezusie jest życie. Jeśli do Niego zawołajcie, zawołacie, to On Was wyciągnie. On Was wyciągnie z tego stanu. On Was wyciągnie z tego miejsca. On do Was przyjdzie. On się objawi jako Bóg, jako potężny Bóg. Nie Jezus Chrystus na krzyżu, nie Maruszki w jakiejś tam kołysce, ale On się objawi jako potężny Bóg. Zbawiciel, Zbawiciel, który umarł za Twój grzech, za Twój grzech, za każdą Twoją chorobę, za każdą Twoją niemoc. On tam umarł i śmierć jest pokonana na krzyżu, ale musisz do Niego zawołać, bo to jest Twoja działka, to jest Twoja odpowiedzialność, co zrobisz ze swoim życiem. Nie idź z tłumem, ale zastanów się, jak dzisiaj będziesz kładł się spać. Jezu, czy to jest prawda, co ona mówiła? Jezu, czy to jest prawda, czy jesteś żywy, czy jesteś prawdziwy, czy jesteś realny?